Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Simona Patelanou i Angela Fabiani, orędzie Matki Bożej, na czasy ostateczne. Angela. Tego wieczoru Matka ukazała się jako Królowa i Matka wszystkich narodów. Suknia Matki była różowa, a otaczał ją wielki niebiesko-zielony płaszcz, który okrywał także jej głowę. Matka miała otwarte ramiona na znak powitania. W prawej ręce trzymała długi biały różaniec światła, a w lewej złote berło. Matka miała bose stopy postawione na świecie, na których widać było sceny wojny i przemocy. Matka była smutna, i jej oczy też były smutne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że tego wieczoru znów jesteście tutaj, w moim błogosławionym lesie, aby mnie powitać i odpowiedzieć na moje wezwanie. Drogie kochane dzieci, jestem smutna z powodu wszystkiego, co dzieje się na świecie, jestem smutna, ponieważ pokój jest coraz bardziej zagrożony. Drogie kochane dzieci, dziś wieczorem, tak jak dawno temu, ponownie zapraszam was do modlitwy o pokój na świecie, błagam was, dzieci, posłuchajcie mnie. Dzieci moje, na świecie jest wielu ludzi, którzy cierpią głód, wielu umiera samotnych i opuszczonych, wielu nie ma stałego miejsca zamieszkania, nie można umierać przez wojnę. Wojna to nienawiść, wojna to chęć zwycięstwa nad Bogiem i zajęcia Jego miejsca. Proszę was, małe dzieci, módlcie się za możnych tej ziemi, aby się zniżyli, módlcie się, aby przestali narzucać swoje ego. Módlcie się, aby między rękami ludzi były różańce święte, módlcie się, aby ludzie nawrócili się z tej nienawiści i aby zapanował pokój. Dzieci, od dłuższego czasu zachęcam was do tworzenia wieczerników modlitwy, a dziś wieczorem, bardziej niż w innych momentach, zapraszam was wszystkich, abyście mieli w swoich domach wieczernik modlitwy. Zapalcie płomienie modlitwy i upiększcie modlitwą wasze domy, aby, gdy przyjdzie zło, ominęło je. Proszę was, dzieci, słuchajcie mnie i żyjcie tymi orędziami, które wam daję. Kocham was i moim największym pragnieniem jest zaprowadzić was wszystkich do raju. Moje dzieci, kocham was ogromnie i moje serce jest pełne radości, widząc, że wieczerniki są w przygotowaniu i przynoszą owoce. Będziecie kroczyć bolesną drogą, będziecie wzywani do dawania świadectwa, ale wielu z was będzie się wycofywać, co mnie bardzo boli. Nieprzyjaciel chce zniszczyć wszystko, co należy do Boga, ale jeśli mnie posłuchacie, nie będzie miał nad wami władzy. Dzieci, kiedy czujecie się osamotnione i wystawione na próbę, módlcie się, trzymajcie mocno w dłoniach różaniec święty i zgnijcie kolana. Podtrzymujcie płomień waszej wiary i nie zbaczajcie z drogi, którą wam nieustannie wskazuje. Pozostańcie wierni prawdziwemu magisterium Kościoła i módlcie się dużo za wikariusza Chrystusa, wielka jest jego odpowiedzialność i decyzje, które będzie musiał podjąć. Dzieci moje, dzisiaj jestem tutaj, aby dać wam pokój, dotknąć was i uzdrowić, chodzę wśród was i modlę się o każdą waszą potrzebę, znam każdego z was i modlę się do mojego syna, aby wysłuchał waszych modlitw. Kocham was, dzieci, moim największym pragnieniem jest zbawić was wszystkich, ale posłuchajcie mnie. Na koniec matka pobłogosławiła obecnych kapłanów i wszystkich pielgrzymów. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Simona. Widziałam Matkę Bożą Fatimską, była cała ubrana na biało, brzegi jej sukni były złote,
Na głowie miała koronę królewską i biały welon, płaszcz na jej ramionach był biały i bardzo szeroki, sięgał jej do stóp. Matka miała ręce złączone w modlitwie, a między nimi święty różaniec. Matka była smutna, a jej oczy były pełne łez. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na to moje wezwanie. Moje dzieci, módlcie się za losy tego świata, módlcie się za całą ludzkość, módlcie się za mój ukochany Kościół, módlcie się za Ojca Świętego, Wikariusza Chrystusa, aby podjął właściwe decyzje. Córko, módl się ze mną. Długo modliłam się z matką, po czym matka wznowiła orędzie. Drogie moje dzieci, miejcie wiarę, prawdziwa wiara, moje dzieci, przenosi góry. Dzieci, ja jestem tylko środkiem, nie jestem celem, biorę was za rękę i prowadzę do Jezusa, tylko w nim jest nadzieja, tylko w nim jest pokój, tylko w nim jest miłość, ta miłość, która daje wszystko, nie zatrzymując się, nie mówiąc ale czy jednak, ta miłość czysta i prosta, gotowa oddać życie za wasze zbawienie. Dzieci moje, bądźcie naśladowcami Chrystusa Jezusa. Dzieci, widząc was tutaj, napełniam moje serce radością, przyjmuję wasze modlitwy i składam je u stóp Boga Ojca. Jak deszcz spada na was, tak błogosławieństwo spływa na was. Dzieci moje, jeszcze raz proszę was o modlitwę, modlitwę za mój umiłowany Kościół. Módlcie się za ten świat, módlcie się moje dzieci, módlcie się o pokój, módlcie się za rodziny, módlcie się za młodzież i dzieci, one są przyszłością. Co im zostawicie, moje dzieci? Czego będziecie je uczyć? Nienawiści, urazy, złośliwości, zazdrości, zła. Dzieci moje, Pan nie uczy was tego, On uczy was kochać, przebaczać, cieszyć się radością innych, być dobrym, pokornym, cichym, kochać się wzajemnie jak bracia. Moje dzieci, On was kocha. Dzieci, umacniajcie się modlitwą, sakramentami, pojednajcie się z Panem przez sakrament spowiedzi. Dzieci moje, nie wierzcie, że jesteście samowystarczalne, potrzebujecie Boga, wy Go potrzebujecie, On jest Bogiem, a wy Jego stworzeniami. Dzieci moje, modlitwa służy wam, aby was umocnić, pomaga wam stawić czoła życiu. Umiłowane dzieci, módlcie się, kochajcie się wzajemnie jak bracia. Dzieci, wszyscy jesteście moimi dziećmi, bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, jesteście moimi dziećmi, Chrystus umarł za każdego z was bez różnicy, przelał swoją krew za was wszystkich i ani jedna kropla nie została zmarnowana. Kocham was, moje dzieci. Teraz daję wam moje święte błogosławieństwo. Dziękuję wam, żeście się do mnie pośpieszyli.